Miniony weekend upłynął w całej Polsce pod znakiem finału akcji Szlachetna Paczka. Magazyn cieszyńskiego sztabu obejmującego Cieszyn i okolice znajdował się tradycyjnie w szkole podstawowej nr 6 w Cieszynie. W tym roku mamy 20 wolontariuszy w naszej ekipie, to są takie stałe osoby, na magazynie zdecydowanie więcej, ponieważ jest jeszcze dodatkowe 20 osób, w tym strażacy tutaj z okolicznych OSP, osoby, które są zaprzyjaźnione z naszą paczką, częściowo darczyńcy. Odwiedziliśmy 53 rodziny z rejonu Cieszyna i okolic, do finału zakwalifikowało się 35 rodzin i tylu też mamy darczyńców. Często są to firmy, jakieś organizacje, starostwo powiatowe, burmistrz miasta Cieszyn organizował paczkę, więc czasami ci darczyńcy to jest na przykład 200-300 osób, także nie można też powiedzieć dokładnie, ilu tych darczyńców było. Natomiast największa paczka to były 33 kartony pełne różnych prezentów i wartość takiej paczki to około 8 tysięcy złotych. Z tych największych prezentów, lodówki, kuchenki, był chodzik dla pani jednej, która potrzebowała, na pewno mnóstwo ciuchów, mnóstwo żywności, środków chemicznych, to są takie główne potrzeby. Jedna rodzina potrzebowała wyprawki dla noworodka, ponieważ pani jest w zaawansowanej ciąży. Staramy się, żeby te rodziny co roku były nowe. To też jest taka idea Szlachetnej Paczki, żeby nieść tą pomoc konkretnej rodzinie w konkretnej sytuacji życiowej. Natomiast no niestety są rodziny, które się powtarzają, bo to są na przykład starsze osoby, są to osoby samotne, schorowane, które już po prostu nie mają możliwości poprawy swojej sytuacji. No więc też takim rodzinom pomagamy z roku na rok i też mamy stałe rodziny, ale też dzięki Bogu mamy stałych darczyńców. Ale właśnie, czy wy dostajecie taką informację zwrotną, że rodzina otrzymała paczkę i się udało jej wyjść z tej trudnej sytuacji? W okolicy maja, wtedy jest w ogóle koniec danej edycji Szlachetnej Paczki i wtedy wolontariusze kontaktują się z rodzinami, tak zwana dalsza historia rodziny jest tworzona i wtedy tak dowiadujemy się, czy tej rodzinie udało się wyjść. Zresztą też mamy nadzieję, że jeżeli rodzina nie pokazuje się kolejny raz w Szlachetnej Paczce, to znaczy, że sytuacja jest na tyle fajna, że już tej pomocy nie potrzebują. Pani powiedziała, że 35 rodzin zakwalifikowanych, a było ich znacznie więcej, to co wpływa na tą kwalifikację? Czemu te nie wszystkie rodziny trafiają w końcu do tej Szlachetnej Paczki? Duży wpływ mają dochody, ponieważ my mamy też określone widełki, od jakiego dochodu na członka rodziny może się taka rodzina zakwalifikować. No i też staramy się szukać rodzin, które, tak jak mówiłyśmy, mają nadzieję na wyjście z sytuacji, że to nie są rodziny, które nie chcą poprawiać swojej sytuacji, po prostu jest im dobrze tak, jak jest. My szukamy rodzin, które chcą wyjść z tej trudnej sytuacji, które mają nadzieję i które w przyszłym roku już się po prostu nie pojawią. Weekend cudów nie byłby cudowny bez wolontariuszy. W Szlachetnej Paczce jestem pierwszy raz jako wolontariuszka. No właśnie, pierwszy raz, no to jakie wrażenia, jakie spostrzeżenia? Bardzo, bardzo dobrze, bardzo mi się tutaj podoba w tym wolontariacie. Bardzo to jest ciekawy i taki absorbujący wolontariat, który jednak wymaga sporo pracy, poświęcenia, chociaż nie wiem, czy to jest dobre określenie, ale chodzi o to, takiego zaangażowania, ale bardzo satysfakcjonujące. No a sama idea Szlachetnej Paczki, właśnie, że taka pomoc, taka konkretna dla konkretnej rodziny, to jest dobra pomoc, dobre rozwiązanie? Ja uważam, że tak, dlatego, że naszym zadaniem jest jakby wspomóc rodzinę, żeby sama rodzina miała taki zapał, takie możliwości, żeby samodzielnie wychodzić ze swoich trudności. My dajemy im jakby takie wsparcie, ale to rodzina musi dążyć do poprawy swojej sytuacji. Jubileusz 10 paczki świętował stały darczyńca Łukasz Lankocz, który w tym roku postanowił nie tylko zostać darczyńcą, ale również wolontariuszem. Już 10 rok jestem w Szlachetnej Paczce jako darczyńca, w tym roku pierwszy raz jeszcze jako wolontariusz, a co roku pomagam też przy pracy na magazynie, przy rozwodzeniu paczek. No i w tym roku taki mały jubileusz, może nie taki mały, nawet śpiewali 100 lat, czyli to już ta 10 paczka. Tak, w tym roku właśnie zostałem zaskoczony przez lidera Szlachetnej Paczki, który zorganizował mi niespodziankę, tort. No i to jest moja 10 paczka. W tym roku pomogliśmy 6 rodzinom, no a w ciągu tych 10 lat to, jak już dobrze liczę, to 39 rodzin pomogliśmy i spakowaliśmy razem z żoną ponad 400 paczek.
No właśnie, jak wy to robicie, że cały czas macie ten zapał, energię, czy ta szlachetna paczka, jak się już raz do tego wejdzie, to to już tak nakręca, że to już trzeba? No to jest najtrudniej zrobić pierwsze dwie edycje, a później już tych grono znajomych się powiększa, którzy chcą pomóc. No a teraz to już jest tak, że znajomi sami pytają, kiedy startuje znowu szlachetna paczka. No i to jest też taki wciągający wolontariat. No właśnie, w tym roku po raz pierwszy wolontariusz, tak? No czyli z tej drugiej strony. Jak to jest z tej drugiej strony? No ten wolontariat jest bardzo czasochłonny, ale poznaje się te rodziny jakby od tej drugiej strony. Jakie mają problemy, z czym się borykają. Dla jednej rodziny, właśnie dla takiej pani Teresy, co jest w systemie, no to byłem i wolontariuszem, i darczyńcą. To za rok co? Darczyńca, wolontariusz już też na pewno. No nie może chyba tych świąt zabraknąć bez tej akcji, co? No właśnie żona ostatnio mówiła, co by było, jakbyśmy mieli grudzień wolny, nie? I tak się zastanawialiśmy, że na pewno by nam brakowało tej szlachetnej paczki. Jak zdrowie pozwoli, to chciałbym dalej być w tej szlachetnej paczce. Do akcji co roku włącza się Starostwo Powiatowe w Cieszynie wraz ze swoimi jednostkami organizacyjnymi oraz Urząd Miasta w Cieszynie. Myślę, że jest to bardzo fajna, szczytna inicjatywa. Kolejna rodzina zyska pomoc, tym razem z Cieszyna. Wiele osób wspierało, wiele osób na zasadzie wolontariatu pomagało. Wspaniała rzecz, no niestety gdzieś po głowie plącze mi się taka smutna myśl. No szkoda, że są osoby, które potrzebują, bo powinno jednak być tak, że większość osób powinna być tak zaopatrzonych, żeby takiej pomocy nie potrzebowały. Gdzieś tu widzę jakieś błędy systemowe, że taka pomoc musi być udzielana. No. No właśnie, szkoda, że musi być udzielana, ale ważne, że jest, że te rodziny mogą z tej pomocy skorzystać. Miasto też aktywnie włącza się do tej akcji. Tak, rzeczywiście już kolejny raz zarówno miasto, jak i instytucje miejskie, nasze jednostki, no i oczywiście Rada Miejska włączyliśmy się do akcji. Zaopatrzyliśmy rodzinę, która składa się z mamy i czwórki dzieci. Rzeczywiście odzew był duży, zebraliśmy mnóstwo różnych drobiazgów, a resztę dokupiliśmy. Rodzina będzie miała też nową pralkę, nowy odkurzacz, także myślę, że to są takie rzeczy, które pomogą im w ich codziennym życiu. Ja myślę, że ważne jest to, że chcemy się dzielić i że to jest ta idea, która nam wszystkim przyświeca. Pewnie gdyby nie było szlachetnej paczki, robilibyśmy to też w inny sposób, bo myślę, że okres świąteczny zawsze nam tutaj towarzyszy takie uczucie, że chcielibyśmy się podzielić tą radością, tym szczęściem, świętami. No i przecież przy wigilijnym stole też się dzielimy i też zapraszamy do wigilijnego stołu nieznanych przechodniów czy przybyszów, więc myślę, że to jest taka forma właśnie zaproszenia też do wigilijnego stołu dla nas wszystkich. No właśnie, weekend cudów i taka forma zaproszenia właśnie do tego dzielenia się i pomagania, to ten czas. Tak, bo dawanie jest znacznie cudowniejsze niż branie. Z dawania rodzi się uśmiech i wiemy, bo ja rozmawiałam z wolontariuszami, którzy już do rodzin dostarczyli paczki, że były to niezwykle wzruszające chwile, pełne łez i pełne uśmiechu. Chciałabym serdecznie w imieniu swoim pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Cieszynie bardzo, bardzo najserdeczniej podziękować, że możemy się włączyć w tą akcję, bo to jest akcja dawania dobra. Bardzo się cieszymy, że możemy brać udział w tej inicjatywie, jakże ważnej, szczególnie w tym okresie przedświątecznym. Dziękujemy tutaj panu staroście i pracownikom, że nas angażują. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że możemy dawać coś też od siebie. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik.